Pierwszy błąd, który omówimy, to niewykonanie polecenia. Na egzaminie trzeba wykonywać polecenia egzaminatora. To znaczy, po prostu egzaminator mówi ci, co masz zrobić, a ty masz to robić. No i też niewykonanie polecenia, niewykonaniu polecenia nie jest równe, bo no, czasami jak się pomyli lewą z prawą, no to umówmy się, to może się zdarzyć każdemu, nie? Tam egzaminator powiedział w prawo, a ja tam akurat skręciłem w lewo, bo mi się pomyliło. No spoko, to zwykle przechodzi bez echa. Najwyżej tam dorobisz sobie jakieś dodatkowe ekstra zawracanie, żeby pojechać tam, gdzie trzeba było jechać, no świat się nie zawalił. Ale jeżeli na przykład dostajesz polecenie o zawróceniu w najbliższym dozwolonym miejscu, czyli chodzi o manewr zawracania na skrzyżowaniu, no i zmienisz pas na lewy i przejedziesz prosto przez pierwsze skrzyżowanie, bo nie można tam było zawracać, a potem, i uwierzcie mi, to się naprawdę zdarza, nagle włączasz prawy kierunkowskaz i zmieniasz z powrotem pas na prawy i sobie jedziesz jakby nigdy nic. No to hello, miałeś zawrócić, tak? No to co to się stało? Zapomniałeś, że miałeś zawrócić? No niedobrze, nie? No i jeżeli takich przypadków zdarzy się więcej w trakcie egzaminu, no na przykład, nie wiem, egzaminator ci powie, że masz zaparkować w tym i tym miejscu, a to tak jak grochem o ścianę się odbije i żadnej reakcji jedziesz dalej, no to zaraz, albo coś nie dociera, albo twój stres jest na tyle duży, że w ogóle no nie jesteś chyba w stanie jeździć samochodem, jeżeli proste polecenie w ogóle nie powoduje żadnego efektu, nie? Więc no skupcie się, skupiajmy się wszyscy na tym, żeby wykonywać te polecenia. Jeżeli o coś egzaminator poprosi, zada jakieś zadanie, no to zacznij myśleć, no i wpadnij na pomysł, o co to chodzi. Powtórz sobie w głowie, jeżeli masz jakiś problem, poproś o powtórzenie tego polecenia, bo to jest jak najbardziej okej. No i zacznij to robić. No rozumiem, że może nie wszystko wyjść super, no ale przecież wypada spróbować, nie?